tak nazwijmy to, z jednej części przypomnieć, to może zaczniemy jakby od tyłu. Poza porządkiem obrad spróbujemy się zorientować o ewentualnych kłopotach. No niestety, członek Rady też nie będzie oficjalnie, to na razie tak, jak chciałbym coś pisać, proszę. Niestety członek Rady naszej dzielnicy, który był mieszkańcem ulicy Witosa 6, który jakby sprawował opiekę nad państwem, no niestety zmarł i tutaj zrobiła się luka w tej sprawie. Dlatego jest nam trudno w tej chwili wyczuwać albo dowiadywać się o waszych kłopotach. Także chciałbym ewentualnie prosić o przedstawienie waszych bolączek. Nie wiem, czy ktoś może zacząć, czy w grupę, w ramach grupy, czy indywidualnie każdy ma jakiś... Mamy chyba wspólne. To bardzo proszę. Może zacznę od tego, że chcielibyśmy tutaj zrobić parking. Podobno ktoś w administracji od was, czyli z Rady Dzielnicy, ktoś rozmawia... Zaraz się kolega tu wypowie na ten temat. To jest pierwsza sprawa, którą byśmy chcieli omówić. Miejsca postojowe na parking, trzeba mieć projekt, zezwolenie, wszystko. Ja dostałem taki... A pan jest... Też właśnie z Litosa. Tak, ale jest pan jako wspólnota. Wspólnota. No. I tu chodzi... Tu chodzi miejsce postojowe. Ja państwu mówię, myśmy planowali zrobić tu miejsca postojowe i tu miejsca. No, ale ja tam swoje. W takim szybkim projekcie, jak jest na przykład dofinansowanie do Rad Dzielnic, jest taki konkurs, nie mogliśmy wziąć udziału pod tym względem, że te działki są z Urzędu Miasta. Nie jest to właściciel, czyli nie jest ta wspólnota tego bloku, nie jest właścicielem tych działek, tylko Urzędu Miasta. I teraz razem z kierownikarzem Gerdem zrobimy to pismo do infrastruktury, zawsze do Wydziału Nieruchomości, do Wydziału Zarządzania i do Wydziału Inwestycji. Właśnie pismo takie, żeby uwzględnić tu, bo dowiedzieliśmy się jeszcze, jak Gaj pamięci żył, że po prostu mieszkańcy tu mieli problemy z parkowaniem, że dostawali mandaty, że strażnictwo jak parkowało, to wypłacała. A praktycznie z drugiej strony, ze strony PEPOŻ jest tam problem z dojazdem. Ze strony po prostu bezpieczeństwa, bo tam jest tak wąsko, że nawet karetka nie podejdzie. Bo widzi pan, tutaj auta stawiają tu i ten dojazd. Tak, śmieciarka, tak. To znaczy, jest bardzo normalnie trudny i ci śmiecie zabrać. To znaczy, ja już tam robiłem serię zdjęć i tak dalej, te wszystkie zdjęcia są tam udokumentowane. Tu może pan na tym roku zwróciłem się do wspólnoty, czyli do pana Nowakowskiego i miał przynieść zgodę wspólnoty na wydanie tego tygodnia. Pana Nowakowskiego nie ma, powiedział, że przyniesie i nie przyniósł. I zgody nie ma i to jego szukał od półtora roku. Ale ma teraz miejsca postojowe, są miejsca. Taką zgodę znacznie między sobą, żeby to było. Ta zgoda będzie, to nie ma tego. To kto ewentualnie będzie chodził za tą zgodą, żeby przynieść tą zgodę, to nie może być. No, zgoda kierowca. No. Nie, to już pan tutaj. Tylko chciałbym, żeby miejsce parkingowe, miejsce parkingowe, czyli parking, trzeba... No, to nie. Mogę być? To jest różnica parkingowa. Parking trzeba mieć. Projekt, kosztorys, wykonanie. Miejsce postojowe, wystarczy mieć miejsce. Że nie trzeba mieć zezwolenia. Ale chodzi już o wykonanie, czyli to będzie samo utwardzenie. To znaczy nie będzie tak samo utwardzone, powiem tak, będzie mniej więcej jak przy kościele. Coś takiego jest. Tam jest taki pas, po prostu jest utwardzony ten pas, gdzie można parkować. Jak jest boisko, na vis-a-vis boiska placu zabaw. To są właśnie tam miejsca postojowe. I na to nie trzeba mieć projektu ani zezwolenia na budowę. Na to wszystko niestety kosztuje i trzeba pieniążki. A na miejsca postojowe nie trzeba mieć.
ale widział pan, jak to tam wygląda, że trzeba zrównać... Tak. Myśmy już rozmawiali nawet wstępnie z firmą Umnik, oni by to byli w stanie wykonać, tylko że to po prostu są działki z miasta. My musimy mieć teraz od nich pismo. Miasto nam przysłało. Bo to jest właśnie przysłało tutaj, można przeczytać. To ja bym poprosił kserokopię tego. Nieodpłatnie dzierżawią nam. Tutaj jest normalnie wszystko jest na to. Ja bym poprosił kserokopię do tego razem z tą waszą zgodą, wspólnoty i tak dalej, nie? Zmieniła się władza i zmieniły się priorytety, prawdopodobnie także nam nie zrobiono. Napisano nam ostatnie pismo, że na planie, wieloletnim planie inwestycyjnym być może, że uwzględnią właśnie zrobienie placu na to. Mamy na miastkę takiego placu, to faktycznie nam zrobili. To zdążyło już zniszczyć wszystko. Jest bardzo niebezpieczny ten plac, dlatego że teren, tam kamienie wystają. Pani koło boiska tam z tyłu. To jest właśnie. To też nie jest oświetlone. Nie, ale to już pomijając to, tylko, że on jest niebezpieczny, bo tam nie jest wysypany piaskiem, czy tam, tak jak na przykład już są ładne place zrobione w Rokietnicy, gdzie jest taką kostką miękką wyłożoną. U nas nic jest po prostu na trawie, no mówię, to było tylko tak zastępczo postawione huśtawki, jakiś tam komin, ale ktoś się zabije kiedyś tam. No bo mówię, tam wystają takie kamienie, których nie da się, to jeszcze po budowie chyba tam było. I to wszystko upchnęło, mieliśmy niby przyznane 100 tysięcy na ten plac tutaj cała, ale mówię, to wszystko upchnęło, władza się zbawiła. 2004 roku. Kolego Tuni, czy my taki plac zabaw byśmy mogli zrobić ze przykładowo... Możemy zrobić, nie? Nie wiadomo z czego. Z tego właśnie dodatkowego funduszu, weź konkurs w przyszłym roku. Ale to w przyszłym roku. No bo w tym roku już... To jest ten skwerek tam z tyłu za blokami, jest boisko, jest taki stary plac zabaw, który już jest po prostu wyeksploatowany. No bo on kiedyś był tam, gdzie ta piaskownica nieszczęsna, na takim cyklu między samym budami. I tam byśmy chcieli jakiś skwer, czy cokolwiek. Nie ma gdzie pójść, nie ma gdzie usiąść, ludzie naprawdę nie mają gdzie usiąść. Nie ma nic. U nas nie ma nic. Szkoda, że pani nie były w styczniu na zebraniu. Bo to mogło, miało szansę już w tym roku, że tak powiem. Dużo było mieszkańców. Nie tam tyle mieszkańców. Nie musiała pani być, ale w ogóle ktokolwiek. Myśmy tutaj się głowili, jakie... Myśmy tu proponowali następny miejsc z kolei do Rady dojść, ale nie chcieli, zrezygnowali po prostu. Szkoda, bo to by już było, miało szansę zrealizowania. Znaczy, po tych sprawach świętej pamięci pan wiedział. No tak, ale to już go nie było. Także... Trzeba było przyjść jako wspólnota, powiedzieć nam to w styczniu, to by jeszcze się zrobiło. No ale to wyszło jak wyszło, no dobra, ja tylko mówię, że tak, mamy problemy. Zapiszemy to na pewno na przyszły rok, tutaj do planu już jest zapisane. Następny bardzo ważny. Może kontakt do wspólnoty, kto tam prezentuje wspólnotę, żeby się z tymi wspólnotami. Zaraz będziemy od pani namiary, także... Jeszcze jedna sprawa, tylko to jest sprawa działki pana Żurawskiego, Mielenie Kruszywa. Ciągnie się ta sprawa już 6 lat. No, panie, to pismo od was poszło, jest to produkcja. Ten pan jest praktycznie nie do ruszenia. Ostatnio mówi pan Korbiel. No i powiedział, że już mogą ruszyć, ale sam zaczął mieć problemy. Utknęło wszystko w martwym punkcie. Powiedzieli w tej chwili, że zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wiem, co to dla nas znaczy, cokolwiek by to miało znaczyć, automatycznie... Ale z tego, co ja wiem, to ten pan dostał teren na, że tak powiem, wschodniej części Zabrza i miał zamienić sobie ten teren na tamtym terenie. I to zatwierdził i urząd, i ten pan się na to zgodził, także... Tak, ale ten pan się zgodził dla nas. Ten pan się... Jeszcze Wydział Ochrony Środowiska, może cokolwiek w tej chwili ze względu na zabezpieczenie.
Tak, tylko że jakby wydział ochrony środowiska przyjedzie, to że maszyny wyłączy, czy w jakiś sposób uspokoi. Ale to trzeba mieć się dobrać. Zresztą byśmy zdjęcia porobili, to nie jest na można takie petycje napisać i wszyscy mieszkańcy się nie napiszą. To ma jakiś sens, mówię, że i co? A właśnie takie... To tylko są pisma, nie? Że jest tam na przykład z tych mieszkańców podpisany. Napisaliśmy już, bo zawsze odmówiło jakiejkolwiek interwencji, więc napisaliśmy do Katowic. Katowice odpisały. Miasto to trzeba sprawdzić, bo to wszystko było uzgodnione. Już dlaczego to nie zrealizowano? No właśnie. Tak, właśnie kolega mówi, że zgoda miasta była, że on dostał teren, że... Tak, tak, no myśmy byli na tym zebraniu nas wezwani. A teraz to stanęło w martwym punkcie, koniec, i on sobie dalej wozi więcej, coraz więcej tego jest. Ale to nie tylko my, że jest idzie na całe przywoznane. My mamy czarną wiarę, mamy problemy z oddychaniem, mamy problemy z oczami, no bo to wiadomo, jak to dzieci chorują. A ten pan, nie wiem, jest nietykalny, po prostu mówię, najpierw wydział budownictwa, to jest nietykalny, no bo przez 6 lat nie można go ruszyć i gdzie wydział budownictwa mówi, tak, my już się tym zajmiemy i teraz zostaje pismo, że sprawa została umorzona ze względu na zmianę planu przestrzennego. Nie wiem, co znaczy zmiana. Przecież plan przestrzenny nie został zatwierdzony jeszcze. Pismo jest za niej. 2009 sierpień. I w tej chwili czekam na pismo, które przyjdzie, bo powiedziała pani ze względu, że chorowali i tak dalej, bo mieliśmy być na bieżąco informowani, jak sprawa postępuje, więc powiedzieli, że pismo wysłali, potem się z tego wycofali, że pismo już idzie, ale do dzisiaj go nie dostała, tylko wiem ustnie powiedzieli, że sprawa została umorzona, tak jak mówię, ze względu na zmianę planu przestrzennego. Nie wiem, cokolwiek by to miało znaczyć, ale umorzyli sprawę. Jedynie jeszcze Wydział Ochrony Środowiska może się tym zająć. No mówię, nikt nie przypuszcza, co w środku znalazł w ciągu jednej nocy stosy opon zginęły. Albo są zakopane, albo zostały zmielone. Zmielone, bo gdzieś tam jest. A jeszcze nie był tam. Cała to, co ściągnęli z składowy, Eternik zamówił, to też zniknęło w ciągu jednej. Jak zaczęliśmy się burzyć, zaraz to gdzieś zniknęło. Jeśli weszło na autostradę, to chyba 6. Nie, no bo zmielili, poszło to gdzieś. Jeśli to zakopał, no to jest bomba ekologiczna. A nikt nie sprawił, brali próbki, ale z wierzchu, tylko nikt nie wyszedł, no bo to jest drogi, żeby sądom biegać w błądzie. Zresztą jest to prawo własności, gdzie oni nie ruszyli. I z tych dwóch czy jeszcze macie prawo, chciałbym zacząć. Nie, nie, no to to już by było, u nas by było. Nie wiem. Witam wszystkich jeszcze raz. Przede wszystkim, którzy doszli, pozwolę sobie przeczytać porządek obrad dzisiejszych. On się troszkę zmienił ze względu na zaistniałą sytuację. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Dzielnicy, przedstawienie sprawozdania Zarządu Rady Dzielnicy z działalności za 2009 rok. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego zarządu za 2009 rok, przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu, przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie rocznego sprawozdania zarządu Rady Dzielnicy, przyjęcie protokołu i podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Rady Dzielnicy, przyjęcie uchwały w sprawie organizacji imprez dzielnicowych na 2010 rok, przyjęcie uchwały w sprawie organizacji scenki w Gwarze Śląskiej, przyjęcie uchwały w sprawie organizacji Zabrzański Dzień Strażaka i przyjęcie uchwały w sprawie organizacji sportowego pikniku rodzinnego. Wolne wnioski i zakończenie obrad. Taki był plan, natomiast zmieniło się, wolne wnioski i zapytania przesunęły się na pierwszy punkt, który już żeśmy... Początkowo usłyszeli. W związku z tym, kto jest za przyjęciem porządku obrad, który odczytałem, ze zmianą na wnioski i
zapytania na początek, ponieważ potem są, jeszcze momencik, potem są sprawy organizacyjne, porządkowe Rady Miejskiej, więc może to nie wszystkich interesuje, Rady Dzielnicy, przepraszam, może to nie wszystkich interesuje, więc będziemy dalej kontynuować wolne wnioski i zapytania. To jest za przyjęcie takiego porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki członków Rady. Dziękuję bardzo. Stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad, ponieważ jest wymagana ilość członków Rady. W związku z tym proszę o następne pytania i wnioski Państwa, bo to już jeden temat, jak mnie zrozumieli. Bardzo proszę. Ja ewentualnie chciałam zapytać odnośnie kostki położonej przy tych domach, gdzie jest najpierw trawnik, później jest chodnik. Myślmy za wjazd częściowo, tak 2,5 metra bodajże położony przez... Przepraszam, resztę... ulica i adres. Pan Iniusa. Numer? 61. To jest kilka domów. I chciałam zapytać, na jakiej podstawie myśmy musieli resztę zapłacić, skoro tutaj te wszystkie inne posesje, gdzie trawnik jest od ulicy, a tutaj jest chodnik, nie musieli płacić. Czym byliśmy my gorsi, na jakiej podstawie i dlaczego nie ma żadnego rachunku na to? To jest inna sprawa, ale to nie nasz teren. No chwileczkę, proszę, ale... No właśnie, dlaczego byśmy musieli zapłacić? Na jakich... A pytanie, przepraszam, a kto od Państwa chciał tych pieniędzy? No za firma. I nie dała żadnego rachunku? Nie, żadnego rachunku. Powiedzieli, że to zrobił Urząd Miasta. Takie są zalecenia. Bo nie każdy nie, czy my, czy pani, to po prostu ze względu, że już tutaj, no, skoro to mieli tyle podjazdów, nie zostali tyle, myśmy mieli w ogóle wydrukowane, to trzeba było tam to zerwać, żeby to było jednakowo. I pan, ten, nie wiem jak się tam nazywa, który tam był cały ten szef, powiedział, że Urząd Miasta zarządził, 2,5 metra płaci miasto, resztę proszę sobie dopłacić. Więc chciałam wiedzieć, na jakiej podstawie to zostało zarządzone. Nie było takiego zarządzenia. Nie było. Absolutnie nie było nic takiego. Kto nie zapłacił, to nie ma zrobionego. To nie ma zrobionego. To musieli Państwo, Superno, Państwo Walczuchowie, my, bo nie wiem, czy Państwo, czy Pan ten też, tam, gdzie jest po prostu trawnik od strony domu, to trzeba było zapłacić, bo ci, co mieli trawnik od ulicy, to nie płacili. Więc tutaj było takie... Przepraszam, przed wejściem sprzętu mieliście Państwo wybrukowane? Tak, mieliśmy wybrukowane. I to Wam powinni otworzyć. Tak. I to wszystko. Chwileczkę, oni powiedzieli, że musi czerwona kostka. Więc połowa byłaby mojej kostki, która... Nie, absolutnie. No więc i nie ma żadnych rachunków. Chciałabym wiedzieć, ile kosztowało, to wiem. Tylko jakiś dowód na to, gdzie te pieniądze poszły. No, to jest pytanie do firmy i do Urzędu Skarbowego. Ten czarny pan taki dość w tyłu, on tu chodzi w rząd. Z Omniksu kierownik? Tak. Właśnie. O, właśnie. My wystąpimy do firmy Omniksu z takie zapytania, chociaż tutaj, tak jak kolega powiedział, że 1,5 metra od ulicy plus odtworzenie tego, co zepsuli. Jeżeli była nawierzchnia ułożona w puzzlach, powinni odtworzyć. Jeżeli zepsuli, powinni odtworzyć. Nie odwładnie. Jeżeli Państwo mieli, to powinni Państwo to zrobić. Zgadza się. Tylko, że czerwoną kostkę jak dali, to za czerwoną kostkę skasowali. A jaką Państwo mieli? To dlaczego nie dali siły z powrotem? To nie wiem. Bo wszędzie miały być czerwone. Nie. Zarządzenie Urzędu Miasta, że wszędzie ma być czerwone. Na jazdy, ale nie wjazdy, czyli 1,5 metra. Mamy radnego, proszę. To taki paradoks, że tyle było ich kostki, tyle byłoby, tutaj byłoby tyle naszej kostki, a środek byłby pusty. To trzeba na miejsce zobaczyć, bo tak to trudno zrobić. Powiedzieli, że podobno po zakończeniu miasta chodzi jakaś komisja o tym. Chodziła, nic im nie odebrali. Ja osobiście chodziłem z nimi cały dzień i nic nie odebrali. Jeżeli mamy, właśnie mi chodzi o tę całą inwestycję. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jaki problem wystąpi. Może nie teraz, tego roku, ale za rok, za dwa, za trzy. Przyniosłem taką świetną książkę, że każdy mógł dostać albo dostał. Jest to skrótowy plan całej tej inwestycji.
I w tym całym planie na jednej ze stron jest wyraźnie napisane warunki techniczne wykonania. I warunkach technicznych wykonania, proszę pana, jest napisane w ten sposób, że wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na wysypaniu na dnie wykopu warstwy gruntu niewiążącego o grubości minimum 10 cm. Jeżeli dnie wykopu wysypują kamienie wielkości powyżej 60 mm, słucha mnie pan, bo jeżeli pan pozwoli, to ja przestanę czytać, to nie ma sensu. Przepraszam, że tutaj zwróciłem uwagę, ale chyba jesteśmy po to, żeby pan wysłuchał, nie rozumiem, dlaczego pan zwrócił na to uwagę. Ale zwróciłem uwagę, mam chyba na to prawo. Jest wysokość podsypki większa powinna być o 15 cm, jeżeli są kamienie i tak dalej. Oraz warstwa grubości minimum 30 cm pod rurą. Nie wiem, kto przyglądał się całemu temu wykonawstwu. Tu nie wykopali dziurę, czy cały rów w wysokości ponad 3 metrów. Bez jakiegokolwiek zabezpieczenia to nie jest moja sprawa. Bez jakiejśkolwiek podsypki, czyli już niezgodnie z założeniem technicznego wykonania. A tutaj jest jeszcze małe piwo. Dalej pisze, obsypka w obrębie przewodu powinna być zagęszczona. Zagęszczona, co to znaczy? Nie jestem fachowcem w tym, tylko później się zapytałem, jakie wystąpiły problemy. Zagęszczenia to szczególnie starannie w przestrzeniach bocznych między rurami i jasiankami wykopu. Do wysokości 1 metra nad rurą wykop zasypać, stosując zagęszczenie warstwami co 20 cm lekkim sprzętem do zagęszczenia. A więc fachowcy mi powiedzieli, mój wspólnik jest inżynierem budownictwa i właśnie on mi to wytłumaczył. To nie jest moją rolą, żeby to kontrolować, bo to byli fachowcy i oni powinni to zrobić. Jeżeli to naturalnie nie przyniesie jakichkolwiek skutków, to mnie nie powinno to interesować. Ale to zaczyna przynosić skutki. Został wykonany został rów. Nie zrobili podsypki 10-centymetrowej z piasku na dole. Położyli rury tak, jak to wykopali. Nie zagęścili z boków. Nie zagęścili z góry. Tylko tak, jak leciało, zasypali to. Kto miał szczęście, miał piasek suchy, to jakoś tam się poukładało. Kto miał pecha i była glina, albo piasek nie był piaskowy, tylko taki hamozie, jak tam się często zdarzało, to się zasypało byle. Teraz, po pierwszej zimie, to w naturalny sposób osiądzie. Ale po pierwszej zimie, po drugiej, po trzeciej, te skutki będą coraz większe. A więc jeżeli nie nastąpiło to zagęszczenie tak zwane, jak tu jest napisane, czyli to ubijali poszczególnych warstw, to po 2-3 latach zaczniemy dopiero mieć problemy tutaj w Grzybowicach. Zacznie się zapadać, nie jest, bo to wszędzie robi. Co z tego, że walce na koniec przejechu, czy tą ubijarką na koniec przed położeniem asfaltu, czy tam bruku, tak jak u nas, poubiją. Zagęszczarka działa w ten sposób, że jak już było wszystko zasypane i oni górną warstwę poubijali, żeby ułożyć kamień, to ubije gdzieś od 60 do 80 cm. Nawet nie. Woda zrobi resztę swoją. Zaczną się zapadania terenów, zacznie się zapadanie ulic. Już w moim wypadku, gdzie w ogóle nic nie zagęścili, zrobili przekop przez cały ogród. Mam zapadnięty teren, zrobił mi się taki po prostu rów, jakby mogły gdzieś, nie wiem, nie chcę przesadzić, bo nie mierzyłem, ale co najmniej 20 do pół metra. Nie moją sprawą jest zamawianie wywrotki ziemi ogrodniczej, żeby doprowadzić coś, co było w dobrym stanie, do dobrego stanu. Nie moją sprawą, bo tu jest wyraźnie napisane, firma powinna doprowadzić to do stanu pierwotnego bez jakichkolwiek uszczerbków. Druga sprawa. Miałem przez poprzek podjazdu, mam bramę. Brama jest osadzona na ławie. Ława jest gdzieś 2 metry wysoka, szeroka na 20 i 30 cm. Oni musieli pod tą ławą przejść. W prymitywny sposób, po chamski sposób zasypali, to nie ubili tego pod spodem,
Przepraszam bardzo, my tutaj chętnie wysłuchamy pana problemów, natomiast czy pan zgłasza jakiś problem? Bo tutaj to proszę zgłosić problem, jaki pan ma, czy ma pan obniżone tereny obwodnicy. Zgadza się, no właśnie do tego zmierzam. Nie, bo zatem wysługujemy całą technologię budowaną, a mamy troszeczkę punktów dzisiaj do zrealizowania. Ja przepraszam bardzo, aby tak naprawdę pan się zgłosił. Naturalnie. Wiesz pana, jeżeli nie miałbym szkód, to ja tu nie przychodzę. To proszę zgłosić, jaki jest problem, że panu się obniżył teren obwodnicy, czy panu się obniżył teren. To proszę zgłosić i w ramach gwarancji ta obniżyła się wawa przy bramie i brama się nie domykała i to bez przerwy pójdzie w jednym na tym samym wyniku. Chodzi o to, żeby zgłosić już w tej chwili. Ale ja mam pytanie, dlaczego pan nie zgłosił tych problemów, jak panu wykonywali te ludzie, te instalacje, że jest dialogi odbudowane? Bo nie wiedziałem o tym, dopiero teraz widzę, co się dzieje i dlatego wziąłem to. Wie pan dobrze, że ja z konsekwencją będzie to, że co się da zrobić, to się zrobi, a co się nie da, to firma zapłaci każdy dnia. Może tak, my poprosimy... Nazwisko i gdzie pan mieszka? Rusecki, 261 lat. Wie pan, jeżeli chce pan, żebym zwrócił panu uwagę, też bym też nie wysłuchał problemów tych pań. Nie przerywałem, bo mnie to nie interesowało. Ale ponieważ czy panie przedstawiły swój problem... Ja myślę, że my się potem spotykamy, żeby rozwiązywać te problemy. A zgadza się. Niech pan powie dokładnie, po co tam chodzi u pana naczelnika. Opadła ziemia na drogę, które przechowali przez cały ogródek. Takie życie. Panu na ława przy bramie, a ja się wydaje, to opadł teren na przekopie, który zrobili z poprzek ogrodu i trzeba to zrobić i opadł o wykonawstwo, które czy jeszcze ktoś jakieś uwagi wnosi? W ramach wniosków wolnych i zapytań. Ja mam takie pytanie, czy może na dzielnicy przedstawić, co zostało zrobione, jeżeli chodzi jakby o całościowy zakres. Tak, proszę się zwrócić z takim pytaniem do jednostki realizującej projekt na ulicy Targową. Oni panu wszystko pokażą, co zostało zrobione, co zostało zapłacone, bo te realizacje nie robiła Rada Dzielnicy. Było spotkanie w styczniu. Były tam powiedzmy większe, mniejsze problemy, nieważne. Było, że Rada Dzielnicy wystosuje pismo do miasta, do jakichś tam wydziału i tak dalej. No ja pytanie, no jak ta sprawa dalej jest potoczona? Jak to z tym pismem zostało wysłane, nie wysłane, odpowiedzieli, nie odpowiedzieli, może coś się już działo? Nie, że po prostu ja nie wiem, bo spraw zawodowych nie jestem w stanie co tydzień chodzić do Rady Dzielnicy. Z tego, mam takiego pecha, że jak chodzę, to nikogo nie mam, no takie mam lubię sześć. Z tego co wiem, ale z pretensjami to do tych, co chodzą na dyżury, nie do tych, co są. Z tego co wiem, to jest 8 zrobionych poprawek na razie na ulicy Szczecińskiej. Także i związane z nawierzchnią asfaltową. Gdyby pan zwrócił uwagę, non stop są na bieżąco niektóre rzeczy poprawiane. Ludzie, którzy zgłaszali zastrzeżenia w pierwszej transzy, czyli do ostatniego stycznia, którzy po prostu już mają te poprawki zrobione. Tam chodzi o szczecińskie podjazdy, gdzie im się tam z ulicy woda na podwórko lały, te firmy wzięły, zrobiły kratki, dodatkowe, jakby to powiedzieć, odwodnienie podjazdów zrobili do deszczówki. Rada Dzielnicy na dzień dzisiejszy jeszcze nie otrzymała od jednostki realizującej projekt jakiekolwiek pismo z odpowiedziami, ale wiem, że dostawali mieszkańcy bezpośrednio. I nie wiem, czy pan jest zły, że pan dostał złe pismo? Nie, tylko pytam, co dane w tej sprawie jakby... Ale ja miałam bardzo dużo zastrzeżeń w styczniu i nie dostałam żadnego pisma. Chciałam właśnie o to tego zapytać, co mówił przed minutą. Bo już jest 2,5 miesiąca, czyli powinny być sprawy jakoś skonkretyzowane i powinniśmy wiedzieć, jak sprawy będą załatwione. Zgadza się pan z tym, czy nie? To nie do końca, ponieważ pismo żeśmy napisali w pierwszej dekadzie lutego, ponieważ zgodnie z ustaleniami na zebraniu do końca miesiąca oczekiwaliśmy na wnioski państwa. Przyszło tyle, ile przyszło. Potem jeszcze przychodziły.
I takie pismo zostało wystosowane do jednostki realizującej projekt z prośbą o interwencję, jak również o powiadamianie nas o sposobie załatwienia tej sprawy. Do tej pory zostaliśmy powiadomieni tylko co do pierwszego etapu odbiorowego, czyli były takie trzy dni wyznaczone na odbiór w Grzybowicach i w tym momencie jednostka realizująca projekt, przedstawiciele tej jednostki, inspektor nadzoru, wykonawcy, jak również tutaj nasi przedstawiciele biorący udział w tej kontroli, po prostu zostały spisane odpowiednie protokoły i to się realizuje. Oczywiście wszystkiego nie zrobią od razu. Natomiast czy będą odpisywać, no na pewno w jakichś zasadniczych sprawach na pewno tak. Natomiast jeśli to są jakieś tam typu, że jest tam troszkę podjazd niedokładnie zrobiony czy coś, no to po prostu zostanie to zrobione i koniec. Jak wiemy o tym, ten rok 2010 jest rokiem, że tak powiem, odbiorowym. Czyli po prostu zostaje coś zrobione, przychodzi komisja, następny etap, następny i następny. Potem następuje gwarancja na tą robotę wykonaną przez inwestora. I tutaj to, co pan przedtem powiedział, no na pewno zostanie pewne rzeczy uzupełnione. Jeśli coś się będzie dalej dać, no będziemy dalej interweniować. Natomiast no szkoda, że dopiero dzisiaj jakby o pewnych rzeczach mówimy, teraz już jest to zakopane, zasypane i już do tego nie dojdziemy. Oczywiście wykonawca powie, że robił, że tak powiem, uwijanie tej ziemi i tak dalej, zgodnie z technologią. Poza tym był inspektor robót, który nadzorował, który miał, że tak powiem, obowiązkiem, którego było kontrolowanie tego i tak dalej. Czy był, czy nie był, to trudno mi powiedzieć. My za to nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć i odpowiadać, natomiast możemy tylko monitorować do urzędu o pozytywne załatwienie naszych tutaj nieprawidłowości wykazanych, czy naszych problemów, które z tym związane są. Na pewno będzie to co jakiś czas poprawiane, jak gdzieś się i tu kolega powiedział, ulica Szczecińska jest dość mocno, że tak powiem, znowu przekopana. Proszę. To jest smutne, jak się widzi tą ulicę Szczecińską. Jest to smutne, ma pani rację. Sam mieszkam przy tej ulicy, jak tam dzisiaj jechałem, to się za głowę wręcz złapałem, bo no, są to wyrzucone jakieś pieniądze, chociaż trudno im powiedzieć. Wydaje mi się, że wykonawca chyba to już w tej chwili za własne pieniążki poprawia, bo takie są realia jakby. Przede wszystkim, jeżeli to będzie tymi fragmentami robione tak, jak to robią, no na pewno to będzie. To za dwa lata tam jest gwarancja, że wystąpią właśnie. Oni mają 3 lata gwarancji i rok, jakby to powiedzieć, ale na poprawki. Ale co, z tych naszych przewodów nie wyjdziemy. Bo to jest naprawdę, aż przykro jest się na to. Ale mówi. Proszę panią, my poza planem technologicznym, jakie Urząd Miasta czy ktoś powyżej po prostu sobie wypisał, nic nie możemy zrobić. Oni mają to poprawić i będą to poprawiać tak długo, aż będzie dobrze. Ale aż ktoś w Urzędzie Miasta... Możemy. Tak, tak, ale ja jeszcze mam tylko jedno pytanie. Czy u nas już ktoś odbierał tą nie. Realizację na nie. Nie, dzisiaj znowu zostałem wezwany przez pana Fiłka na koniec ulicy Maczka, akurat mojej ulicy, skrzyżowanie Maczka i przy ujęciu, gdzie firma Budomont 6 chciała już kawałek drogi odebrać, żeby dostać jakieś transze finansowe. No nie zadowalało to Urzędu Miasta, także znowu nie został kawałek drogi odebrany. Pan Fiłk i pan Pyzik na bieżąco, na moją własną prośbę, dzwonią do mnie i po prostu osobiście jestem przy tym, jak oni coś chcą im wciść. Także no bo u nas też to, oni nasypali taką górę i wszystko na drogę wpływa. I tam to błoto mamy jak krza. Tam gdzie chcemy ten parking właśnie zrobić. Oni sobie taką górkę zrobili, że to na dół wszystko spływa. No właśnie, widzicie na asfalcie. Mamy wszystko na asfalcie, te błoto całe. To może tu zaraz zapiszemy. No, właśnie dlatego mówię, tam się przekopali, to też nie do tych skarbów. To do tych skarbów. Proszę państwa, jak widzicie, na bieżąco powiem państwu, które są zgłaszane, są przekazywane do jednostki realizującej. No, jest tam jakiś harmonogram napraw tego, czy poprawek. Na bieżąco nawet nadchodzę do kościoła, później tu koledze mailem wysyłam, jakie ludzie mi mówią, skargi i tak dalej. Także no, mieszkaniec stoi przy swojej furtce i widzi mnie iść, ojca, to zobacz, woda mi cieknie.
No wiecie, no chodziliśmy, ten mieszkaniec, chodziliśmy całą grupą z Urzędu Miasta, ze wszyscy wykonawcy, główny inwestor. Mieszkaniec stał przy tej furtce, słowem się nie odezwał, ja szłem z kościoła, to zaraz mnie po prostu... Bo może wtedy było dobrze, a potem... Patykiem go, także... Pan ma rację na pewno, że te niedoróbki, które zostały zrobione, a które nie zostały jakby zauważone przez inspektorów, po prostu prawdopodobnie wyjdą wcześniej czy później, bo no, przyroda się nie da oszukać, technika się nie da oszukać. Musi być tak, a nie inaczej zrobione. I jak tu siedzimy, podejrzewam większość z nas, albo może prawie wszyscy się na tym na tyle nie znamy, żebyśmy mogli kontrolować w momencie realizacji tego. Dzisiaj to wygląda. Ja panu powiedziałem, nie jestem fachowcem. Dokładnie, my też nie jesteśmy. Jeśli ktoś prowadzi jakąś inwestycję, to jest odpowiedni system dozoru. Oczywiście. System dozoru odpowiednio sprawuje na tym wieczu. Oto urząd powołał. Jak się wystąpiły ten problem z zapadaniem się gruntu, zapytałem, zacząłem się interesować. Co jest grane? Pytają się, czy było zagęszczane. Nie, nie było zagęszczane. I stąd właśnie cały ten mój ewentualny wywód, żeby uświadomić, jaki problem może wystąpić, a już zaczynają pewne rzeczy wystąpić. To nie jest moje wycinicie. Ja nie wierzyłem, że komisja jakaś chodzi odbierać, bo to chodzi i odbiera, że musi być dobrze. Oto urząd. Nie, nic nie zostało się w Dziubowicach odebrane, także jednostka jest w komisji związanej z tym. Wszyscy radni są, ale ja akurat byłem, miałem czas wtedy, bo jak wiecie, to my też pracujemy. Że... Ja od rana do wieczora nie ma, to jak ją widzieć, że komisja. Nie, też chyba. Nie, też tak samo pracujemy, natomiast no, staramy się jakby to wszystko zebrać do kupy i przekazać właściwym osobom czy wydziałom. Ani jednego kosza nie mamy na całym terenie roku, nie ma ani jednego kosza, o które się prosimy 6 czy 7 lat. Nikt nie chce, wspólnota mówi, no nie zrobi, no bo mówię, to jest stare miasta już. Nikt nie chce dać teraz nam pieniędzy, miasto też nie chce dać pieniędzy. Teraz mówię, właśnie ani jednego kosza, ani jednej ławki, wszystko zostało. Bo jest PGM właścicielem i to znaczy zarządcom i wspólnota, więc jeden na drugiego teraz ale to jest akurat nie, to jest akurat nie teren miasta. Proszę Panie, można by tak powiedzieć, że to niech wspólnota tam przynajmniej postawi jeden kosz za własne pieniądze. Może wtedy będziemy mogli jakby popatrzymy, zobaczcie, tutaj wspólnota da, a urząd nie da nic. Może to będzie jakiś argument. Ja nie wiem, może głośno pomyślałem, ale bo nie wiem, jaki jest udział kapitałowy wspólnoty w stosunku do miejskiego, że tak powiem, majątku. Tym... 87 na miasto, my tylko mamy 20. No to postawcie jeden kosz i go namalujmy i napiszcie. Na jeden kosz ma 23, no. Tamte nie wiem ile. No nie wiem, ale może zróbmy tak, bo trzeba jakoś inspirować tych ludzi. Wiadomo, budżet jest jakoś tam podzielony i na pewno najpierw pieniądze muszą się znaleźć na przeciekający dach niż na kosz, chociaż jedno i drugie jest bardzo ważne. Kosz jest też bardzo ważny. Czasami nawet ważniejszy, bo nawet nie ma gdzie tych śmieci, że tak powiem, jakieś tam wypadków wyrzucić. Centrum jest piękne, ładne, a już co jest oddalone dalej, ani skwerku, ani ławki, nie ma nic, nie ma. Proszę Panią, tak jest wszędzie, na całym świecie, tak jest, jak Pani będzie. Nie, jest tak na całym świecie, nieprawda. Na całym. Nawet w Nowym Jorku. Proszę Panią, nawet w Paryżu, jak Pani od góry blisko zejdzie na bok, to też Pani widzi tego, że tak powiem, zresztą na tej głównej nawet jest, a już pomijam, ale to nas nie tłumaczy jakby. I ma Pani rację. Ma być ładnie, pięknie, ale przede wszystkim dużo zależy również od nas. Od nas samych, bo lepsze dla teraz wszystkich. Weźmy przystanek u góry na tym. Halera, kto to wyrzuca? Krasnoludki? Krasnoludki tam robi śmietnisko na tych przystanku? Ludzie. Na ci może ludzie, którzy to tu mieszkają, bo chyba ze załóżna nikt tam nie przyjmuje, nie ma śmieci. Ja typuję, że to ktoś wyjeździ. Na tym właśnie tak zrobił, ile śmieci tam przywożą i skąd. No to jest możliwe, proszę bardzo. Ja mam wniosek, może reasumując na nasze tutaj spotkanie, bo któreś z rzędu spotkanie, na którym 99% czasu poświęcamy tej nieszczętnej kanalizacji, może na pocieszenie powiem tylko tyle, takie jest moje prywatne odczucie, że te problemy, które my tu mamy, to nie dotykają tylko nas, tylko całego Zabrza. Pan Janika wie, bo był ostatnio w szkole numer 10, porozmawiałem z dyrektorem, natomiast nie wiceprzewodniczącym Rady Rodziców, tam jest problem z samym, na czym jeszcze podejrzewam większy, bo chodzi o bezpieczeństwo dzieci, więc
mówienie takie, to no nie wiem, no, można mówić tak, pan tu mówi, a to gdzieś tam idzie. To co pan tu, ja się tu może ustosunkuję, co pan tu powiedział o tym wchodzeniu tych rur. Pan też kupuje samochód, jest pan, nie zna się pan na produkcji samochodu, jak może się w końcu kiedyś psuje, to pan idzie i gwarancyjną sprawę zgłasza. My tu nie możemy teraz powiedzieć, że tam jest coś położone, bo to trzeba by wezwać eksperta, który dziś jest profesjonalnym sprzętem, to kosztuje setki tysięcy złotych i zepsuje się tego. Druga sprawa, to co pan powiedział, że pan się tam, to tamto zepsuło. Firma Omnix w tej chwili tutaj jest przy Głowicach, pracuje w ramach gwarancji. Numer telefonu pana Płaszczyka jest ogólnie dostępny, pan zapyta Karol. Może pan nie ma czasu, ja absolutnie do pana kadencji, ale wystarczyło zatrzymać obojętnie, którego pracownika już dzisiaj u mnie byli i na zamknięciu to, plus tam jeszcze coś dopłaciłem, zrobili mi to, wszystko jest pięknie, ładnie. Więc ja myślę, ta rozmowa, co się stanie za rok, dwa, no trudno, my na pewno do tego nie wiedzimy. Stanie się, wezwie się. Moim osobistym zdaniem, może się to komuś nie spodoba, moim osobistym zdaniem w całym Zabrzu, może i w całej Polsce jest popełniony jeden poważny błąd. Jak jest taka inwestycja, która kosztuje 90-100 milionów złotych, czy 7 milionów, jak stara gimnastyczna numer 10 w Mikulczycach, którą walczyli 40 lat, nie ma osoby odpowiedzialnej głową. Niech on zarobi 100 tysięcy złotych na miesiąc, to jest nieistotne, ale nie on tak odpowiada. Nie ma tego. Dzwoni tam, tym dzwoni, powie iść tam do tego, tym do tego. Jest jak jest, musimy to ścierpieć. To jest cała Polska, są autostrady i tego. I myślę, że ten temat będziemy drążyć na każdym następnym zebraniu. Pani Jędruszek zawsze przychodzi wspaniale przygotowana, z problemami. Pan też i ja myślę, że to nie ma sensu, musimy po prostu to zgłaszać konkretnie jakiejś tam osobie i oni to muszą robić po kolei. Ale od tego jest radnicy, my Ale proszę Pani, w styczniu na 10. zebraniu, na którym nie byłem, bo ze względów różnych nie mogłem wyjść, powiedziałem, że nie dało. Ale proszę mi nadskoczyć. No więc właśnie. Było powiedziane, że na dyżurach danej dzielnicy, zgadzam się z Panem, czasami nie ma dyżurującego, trzeba było zgłosić te problemy. Czy Pan był? Nie. Nie Pan pyta? Tak. Nie, bo ja w to nie wierzę, co tu się... A, no dobra, no to nie ma tym. Ja w sprawie zmieniamy z temat. Panie Przewodniczący, ja mam wniosek. Ja prosiłbym, żeby Rada Dzielnicy wystosowała pismo do naszego dzielnicowego, żeby zainteresował się sprawą posesji, a teraz jest tam numer, może pan telekarzy podpowie, naprzeciwko probostwa dawnej, gdzie państwo nic mieszkali, to jest posesja pana Kursa. 20. Chodzi o tego pana, który tam, no prawdopodobnie z tego, co zorientowałem się, ma firmę transportową, ma autobusy. Pan Ciabek, który ma też również firmę transportową, ma prawdopodobnie z tego, co wtórnie wywnioskowałem, zezwolenie na wjazd tym ciężkim sprzętem do Grzybowych, ale tylko na ulicy Badecynusa, bo od pewnego czasu przestał wjeżdżać do Grzybowych ulicą Halera. Tak, prawdopodobnie został zapomniany, bo to długi półtorni. Tak, ja rozumiem, ma swoją firmę, jest to jego praca, nie można mieć o to pretensji. A ja chciałbym się dowiedzieć, czy ten pan, który wjeżdża tymi dwoma autobusami, tam prawdą posesję, a widzę, że sobie tam plantuje takim grubym kamieniem i robi sobie tam z tego parking. Na razie widzę tylko dwa autobusy, no może mieć 4-5 i będzie tymi 5 autobusami. Dzisiaj firma Omnix, jak wspomniałem, naprawiała mi tam kostkę. No i żona zresztą już też to wspominała, bo wiadomo, strefę tam wszystko się dowiedzą. Jeden z pracowników Omnixu koparki jechał z góry ulicą Halera w tamtym tygodniu, czy z dołu, w każdym razie spotkał się naprzeciwko z autobusem. I był to prawdopodobnie ten pan, który jechał. No i teraz stoi traktor, stoi autobus, więc ten traktorysta, no to ten autobus wziął i wjechał na wodę. Zarwał tam coś. Ten ponad autor z traktora sobie spisał numer rejestracyjny, no bo znowu by było, bo Omnix traktorami niszczy, tak jak zresztą był przypadek Tomka Obrysia zahaczyli. Nie wiem, czy to naprawili, czy nie. To nie naprawili, to trudno. Trzeba by o to powalczyć. Ale ja myślę, że tym to trzeba by odwrócić, bo jak oni, my tutaj mówimy, że bliki nam się zalewają, jak można takimi autobusami tam jeździć. Już nie mówią o niebezpieczeństwie, bo takie autobusy my się nie wiemy. No właśnie, już mówiąc o ominięciu, ale o to będzie zalewać. Tym bardziej, że są znaki zakazu do długi budowy, oprócz oczywiście dojazdu do posesji materiałów budowlanych, czy z węglem, czy na razie jakiego. Jak na razie odpowiem Ci szybko na pytanie. Straż Miejska już tam była, dostał ten pan mandat, który się tłumaczył, że jest wniosek w Urzędzie Miasta. Zadziałałem na wniosek tam sąsiedztwa, sąsiadów tego pana. Zadzwoniłem po Straż Miejską, Straż Miejska przyjechała, dostał pan mandat za to, że wjechał. Tam
i powiedział, że jest wniosek w Urzędzie Miasta i czekał na decyzję Urzędu Miasta, czy będzie miał zezwolenie na wjazd tym autobusem, czy nie. Ale ja myślę, że jak pracownicy na drugi dzień pokazał się tam drugi autobus. Także nie wiem, czy za każdym razem muszę posyłać Straż Miejską. No ale ja myślę, że jak prowadzicie poświęcenie. Dzielnicowy ze Straży Miejskiej był, ukarał i to wszystko, co mogli przekazać na. No to tak było codziennie, posyłać mnie o tak długo karał, a w końcu brakuje pieniędzy. 998 Straż Miejską można złożyć każdemu. Ja słyszałem Tak. No ona wysypuje takim grubym dłużnim i poprawi sobie jakiś ogród taryżny. No tam może jakąś bazę czy... Jest, no, biuro turystyczne i baza napraw. Ale biuro turystyczne jak najbardziej, no, proszę bardzo, ale takimi ciężkimi oczy czasami jeździ. Następnie, czy ktoś jeszcze ma jakieś zapytanie? Dziękuję bardzo.